Mili, w nawiązaniu do ostatniego filmu z Piaskar. Ale zacznijmy od historii, którą ja pamiętam. Lata 70. Piaskarnia. Murek, który do dzisiaj jeszcze jest. I na murku kilka osób, a najczęściej dwóch. Wacek i Kanon. Ludzie z mojego rocznika, 67, łowili im żywca. I przynosili, oni głównie łowili na żywce, Wacek i Kanon. Często widać było szarpakowców, którzy normalnie w dzień grube żyły i szarpali. Łup, łup, łup. Nikt wtedy nie szarpał na gumę z dopałką, czyli z tak zwaną kotwiczką. Nikt wtedy nie szarpał na zwykłe gumy z dużym hakiem. Normalnie szarpak oblany, słuchajcie, kawał mela, trzy takie z parasolki, czy tam z drutu i jazda. I to było normalne, znaczy normalne. No to był normalny widok. Lata 80. Elba zaczęła kopać. To były takie, słuchajcie, kubełkowa była taka pogłębiara. No i w latach 80., już w późniejszych latach 80., nie pamiętam, czy Kanon i Wacek jeszcze oni żyli, znaczy czy łowili, ale na piaskarnię zaczęli przychodzić kulturyści. Dwóch świętej pamięci już. Zenek na wodzie, bardzo dziwny, znaczy w bardzo przykry sposób zimą utonął, a Jarek znalazł się w nieodpowiednim miejscu i też umarł. Tak skaczmy dekadami. Lata 90. Lata 90. to już były pogłębiary z Sawką, tak jak do tej pory, ze tak zwanym smokiem. I teraz słuchajcie, to co ja pamiętam, od lat 70. na tej piaskarni, nazwijmy to piaskarnią, bo ja to nazywałem zawsze murkiem, ale teraz wiadomo o co chodzi, ludzie mówią na to piaskarnia, niech będzie, bo jak powiem murek na Żoliborzu, to oni mówią, jaki murek? No dobra, piaskarnia na Żoliborzu. No to słuchajcie, od lat 70., kiedy ja pamiętam, jest tam szarpanie. Było i jest. Czy będzie? Zobaczymy. Co do szarpania. Nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, kto, i tego wam nie powiem, kto wdrożył szarpanie na Wiśle w latach 60. Był taki człowiek, który nauczył potem innych szarpakowców, ale nie mogę tak pewnych rzeczy po prostu mówić. Nawet gdyby ten człowiek nie żył, to też o nim nie powiem, bo nie. Ale on jest prekursorem w ogóle szarpania. W Wigilię tego roku napisałem pismo do koła 39, czyli do swojego koła. No i to pismo wam czytałem kilka odcinków wcześniej. No i taka krótka dyskusja się wywiązała i człowiek z zarządu, który przyjmował to pismo ode mnie, mówi, no wiesz, no tu z tymi tarliskami, no to owszem, no to ja przed, on mówi tak, ja przedstawię to do szefa, tam od zagospodarowania wód, szef potem to przedstawi, bądź nie, do zarządu Okręgu Mazowieckiego, no i wtedy zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jeśli chodzi o ochronę zimowiska, czyli tej piaskarni, to sobie raczej daj spokój, bo jest wdrożony no kill w Warszawie od mostu w górze do mostu w dole, czyli do mostu północnego. Dobrze, dobrze. To teraz wam wytłumaczę. A, i dalej. No i ten no-kill w zasadzie tę sprawę powinien załatwić. No więc teraz słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, o czym chcę powiedzieć. Posłuchajcie mnie tylko bardzo szczegółowo. Nie podejmujcie pochopnych wniosków. Jeżeli coś wam się nie podoba, wysłuchajcie to trzy razy. Widzieliście sześciu młodzieńców, którzy łowili na piaskarni, jak przyjechała PSR? Widzieliście.
Jakie były komentarze pod filmem? Ja takich słów czasami nie używam, tak? I setki tych komentarzy, tak? Okej. Okay. Tylko od razu mówię. Zanim coś powiecie, wysłuchajcie kilka razy to, co powiem. Co złego oni robili? Pytam się. O, tam pisali, szarpali, śmajtek. Co złego oni robili, oprócz tego, że mieli, według mnie, zbyt duże przynęty, bo porównując stosunkowo do wędki, według mnie były to kopyta o mniej więcej tej wielkości, 10 cm, 7, 10, coś takiego. Co złego robili? Pytanie. Czy jest jakaś ustawa, uchwała, regulamin, rozporządzenie? W jaki sposób mamy podcinać rybę? Jak często, jak mocno? Czy jest to w uregulowaniach? Czy jest to uregulowane? Nie. Czy jest jakaś ustawa, uchwała, rozporządzenie w regulaminie, coś, jakiś tam paragraf, który mówi o tym, że nie wolno łowić na zimowiskach? Nie. Zatem jeszcze raz powiem. Wędkarz, który troszeczkę ma pojęcia, dokładnie widział sześciu kury, dokładnie wiedział, co robię. Ale prawo na to zezwala. Powtórzę jeszcze raz, oprócz tej przynęty. I teraz słuchajcie, bardzo ważne moje słowa. Wyobraź słowa. Oni stosowali no kill. Oni stosowali no kill. Co prawda niezbyt z finezją i niezbyt z kurtuazją wypuszczali te dwa sumy. Tam jeszcze jakaś jedna ryba się pojawiła. Nie wiem, skąd ona się wzięła. Czy ona była. Nie wiem, nie wiem. Oni te ryby wypuszczali. Co prawda, kolejna rzecz. W jaki sposób należy wypuszczać ryby? Jak długo można je fotografować? No bo ta ryba jest poza wodą, tak? Czyli się męczy. Jak długo może leżeć na ziemi? Jak długo może być w rękach do sesji? Czy może być trzymana na powrozach, na przykład sumy, do sesji, czy większe ryby do sesji rannej, złowione nocą? Czy można rybę wypuścić nogą? Oczywiście są to pytania, tylko pytam o prawo. Czy jest to uregulowane w prawie? Nie! Więc przestańcie niektórzy dziamgotać. Na sześciu króli, bo to nie jest. Owszem, można potępić, ale to nic nie załatwi. Tu chodzi o to, żeby objąć ochroną tarliska i to zimowisko, i tylko, i też inne zimowiska i tarliska, o których za chwilę powiem, a nie skupiać się na jakichś gównoburzach, jakby to określił pan mecenas, no bo tak mi się wydaje, no mogę się mylić. Zobaczcie, ile było komentarzy. Tam przez jeden dzień chyba 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy wyświetleń. I co? I co to zmieni? Myślicie, że co? Że tu nocą to jest spokój? Kurwa, nie mogę. Od lat 70. proceder trwa, trwał, trwa i będzie trwać do momentu, kiedy nie zostanie tarlisko, zimowisko objęte półroczną ochroną, nie zostaną zamontowane, nie wiem jak to służby robią. Ja bym zamontował na przykład fotopułapki lub kamerę, gdzie jest cieciu na piaskarni. Są teraz takie kamery cymes, że głowa boli. Która na przykład nawet podczas śniegu nocą bardzo pięknie będzie rejestrowała ryje. Zobaczcie, mają samochody, które skanują 1000 samochodów w ciągu 10 godzin, które nie opłaciły zaparkowanie. No na to są pieniądze, tak? Ale tutaj jak się dzieje sprawa od lat 70., to na to nie ma pieniędzy, tak? Dlatego powtarzam jeszcze raz. To, co robiło sześciu króli, oprócz tego, że mieli według mnie zbyt dużą przynętę, to jest właśnie no kill.
I pytanie, czy ten właśnie no-kill ochroni nam wody zimowiska? Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie! Zatem, Jezu, już nie będę po nazwiskach mówił, któryś z celebrytek usiadł z jakimś człowiekiem i o tak, no kill, tak, to... Jeszcze raz powtarzam. To był no kill, bo ryby były wypuszczane. Owszem, było to niemoralne. Brzydkie, złe, brudne. Ale to był właśnie no kill. I tak samo ten no kill może być stosowany od mostu do mostu na tych kilkunastu kilometrach i nikt nie ma prawa się przyczepić do tego. Czy jest to dobra ustawa? Kto to wprowadził? Kto to wprowadził, ten debilny przepis? Kto? Człowiek, który być może miał intencję taką, żeby zrobić coś dobrego, ale nie ma w ogóle pojęcia o wodzie. W ogóle! Jeszcze raz powtórzę. Wyobraźmy sobie sytuację, że łowię jak sześciu króli i podjeżdża do mnie straż PSR i ma normalną przynętę. Ta normalna przynęta, widzisz, nie powinienem tego mówić, ale dobra. Ta normalna przynęta jeszcze jest lepsza do podcinania ryb, bo mniejszy stawia opór i haczyk więcej wystaje. Natomiast jeśli chodzi o normalną przynętę, to w tą normalną przynętę, znaczy inaczej, w tą większą przynętę może przyładować i sumek, i sandacz, i gruby boleń. Także to albo tak, albo tak. W tą małą też może przywalić, bo niejednokrotnie na takie niewielkie twisterki, troszkę większe od paproków, też waliły takie sandacze, czy waliły, no zdarzały się bardzo grube ryby, pod 10 kg na przykład sandacz. I to wcale niedaleko, kiedyś taki miałem przypadek, 50 metrów stąd. Tak sobie chciałem po prostu jakiegoś klonka trafić. Taki, no, także co mógłby mi PSR-owiec zarzucić? Że za szybko zacinam? Dobrze, mamy krótką wędkę. 1,80 m są też krótsze, tak? Mamy wędkę 3,30, powiedzmy tam 3,10, 3,20 spinnik. Inna dźwignia, inny kąt natarcia, przynęty, czy zachowanie w wodzie, tak? No inaczej trzeba zaciąć z krótkiej wędki, inaczej zacinamy z długiej wędki. Inna dźwignia, inna siła. Ryba, niektóre ryby mają twardą mordę, niektóre ryby mają miękką mordę, niektórym trzeba, zależy gdzie dostanie, tak? Nie trzeba czasami z dwóch rąk przyciąć, żeby dobrze. Chociaż przy dzisiejszych Sasamach, Hayabusach, Gamakach, no jeszcze jest dużo takich firm ciekawych. To przecież jest ostre jak brzytwa. Taka główka. Wchodzi w ciało sumowe bez łuski, jak w masło. A w drobną łuskę sandaczową, jeśli nie pójdzie centralnie pod kątem prostym, tylko też wchodzi jak w masło. Najtrudniejszy do przebicia jest amur. Skąd to wiem? Wiem, bo obserwuję wodę prawie 50 lat. Jak mówię od lat, że ci, którzy kłusowali, nadal kłusują i będą kłusować. I chowa się teraz nowy narybek. No to zamiast się wziąć za to, to się ustanawia od mostu do mostu no kill, który tak naprawdę nic nie wniesie. Wniesie jedynie to, że ludzie, którzy za pieniądze zabierają innych ludzi na łódkę i uczą ich łowić, no może złowią tego samego dnia drugi raz tego sumka, czy jakąś inną rybę. To tylko i to wyłącznie temu służy. Moim zdaniem, mili, niewiele jest takich zimowisk. Są zimowiska, o których ludzie nie wiedzą i nie będą wiedzieli, na szczęście. Są zimowiska, gdzie nie ma dostępu z brzegu i na szczęście. Ale na przykład jest takie, oprócz tego tarliska, o które wniosłem tutaj na kanale w piśmie wigilijnym,
jest również potężne talisko na Grochal. No tam rzezie są też od starych czasów. Pamiętam, jak rybak, na przykład rybak już pomylił siatki, bo 20 któraś była siatka i no już zagubił się, tyle było siatek, tak? Na przykład z jednej nocy z sieci w czasie tarła wyszło około 3 ton sandaczy. Wiecie, co to jest za pogłowie dla przyszłych pokoleń? Wiecie, dlaczego między innymi nie ma sandacza? Bo tu jest szarpanie, bo tam było na praskim szarpanie, bo wyżej było szarpanie, bo jeszcze w wielu miejscach na Wiśle było szarpanie, na Grochalach było szarpanie, na tych ostatnich rozlewiskach. I nic nie da nam to, że na przykład przyjedzie PSR czy tam policja i kogoś ukaże mandatem za to, że szarpie czy łowi na siatkę. To nic nie da. To da znikomy skutek. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy sprecyzowanego prawa i prawo nie określa tak naprawdę, co jest szarpaniem na normalną przynętę. Prawo potrafi na przykład takiego człowieka, który łowi na siatkę. Ja jestem biedny, ale przecież mógłby pójść na budowę, tak? I te 200 dziennie zarobić. No ale on woli iść, pójść i zakłusować na siatkę. Kary są śmieszne. Są śmieszne w porównaniu z ilością tych przestępstw. Co jest najważniejsze? Pamiętajcie, natura. Stany Zjednoczone, największy komunista na świecie, w co atakuje? Zawsze w ekosystem. Ekosystem trzeba rozwalić i wtedy nie ma. Ten ekosystem jest potwornie mordowany. I 5 czy 7 strażników na, nie wiem ile tu jest hektarów, ale na Okręg Mazowiecki w PSR-ze, to uwierzcie mi, wystarczyłoby, gdyby kary były odpowiednie. Ale to nie są kary. To nie są kary. Kary, słuchajcie, są za byle co. Natomiast za kłusowanie. Poza tym kolejna sprawa. Tych strażników jest tak mało. A ilu jest SSR-owców w Warszawie? No nie wiem, 100, 200, no ilu jest? No tam na stronie można znaleźć. A co taki SSR-owiec może zrobić? Co może zrobić? Między innymi co? Może zajrzeć w moje bumaszkę i zgodnie z RODO? Tak samo jak ja nie mogę w jego prychadnojkę spojrzeć. Czy zezwolenie, kartę wędkarską, czy legitymację. Więc co on może zrobić? Może dokonać obywatelskiego zatrzymania? Może? To zależy od prokuratora. Może obywatelsko nagłośnić, tak jak ja nagłośniłem sprawę filmu, który ukazał się w internecie. Można. A potem się jest pozwany do 2 sądów. Do sądu cywilnego i do sądu karnego. 22 stycznia o 14 godzinie w Alei Solidarności rozpoczyna się proces. Proces Piotra Kozłowskiego, który właśnie, że tak powiem, powiedział o tym, co widział na filmie. W internecie jeszcze poinformuję, puszczę ludziom, którzy mają większy zasięg, kiedy będzie rozprawa. O, proszę bardzo, pytał jakiś chłopaczyna, pytał, jak może mi pomóc, bo z chęcią by mi pomógł, ale daleko mieszka. Okej, ja to rozumiem. Napisałem, pozbieraj śmieci, napisz coś, co ci się nie podoba, do ten, walcz. Jest to walka, ciężka walka z wiatrakami, ale jeżeli ma się jaja i charakter, trzeba walczyć. Trzeba walczyć, zobaczcie naszych partyzantów. Nie mieli żadnych szans. Żadnych szans z tak potworną potęgą. Wspartą Amerykanami i Anglikami do tego jeszcze. Nie mieli żadnych szans. Ukraińcami, Słowakami, z każdej strony. Nie mieli żadnych szans. Jednak walczyli do końca. Na tyle, ile mogli. Dlatego jak będziecie umierać, bo każdy z nas zdechnie czy umrze, jeden zdechnie, drugi umrze, to jeżeli ma jakiekolwiek sumienie, to powie sobie, kurka wodna,
zebrałem chociaż te 100 litrów, czy tam 100 worków śmieci. Coś tam próbowałem zrobić, wyszło trochę, więcej nie wyszło, no z Don Quixotem, Don Quixote ma przejebane, no i jego tam germek. No takie życie jest, ale walczyć trzeba. Więc chłopaku, czy dużo mam takich, co można, jak można pomóc? Można pomóc w ten sposób. Jeszcze raz powiem, weź woreczek, pozbieraj śmieci, napisz jakieś pismo, kup aparacik, teraz te aparaciki są takie, tam 20, 30 zoomów, 50, wcale nie są drogie. Przyda ci się do czegoś innego. Kobitkę nakręcisz, czy może partnera, no. Jak ci będzie tańczył na rurce, wiesz, tego. Ja se robię, no ale bez jaj. Pamiętajcie, najważniejszą rzecz, jaką należy traktować poważnie, to jest... Co należy najbardziej w życiu traktować poważnie? Zabawę! I wtedy jesteś człowiekiem, a nie... Dopiero jak się napije taki mongoł... A potem znowu... No i jak chcecie pomóc? Jeżeli mieszkacie w Warszawie... Pod Warszawą, czy... Przyjdźcie na 22 stycznia do sądu. Posłuchajcie. Tych rozpraw pewnie będzie wiele. No trudno. Jak mówi jedna strona, jak mówi tamta strona, potem możecie to ocenić, opublikować. SSR-owcy są w ogóle niepotrzebni, bo to zresztą... Nawet w Gazecie Prawnej było, że mogą. Chociaż jest taki SSR, słuchajcie. Znaczy, ja wam powiem tak. Jeśli ktoś wie jak, to może. Na przykład jest taki SSR Żywiec. Zobaczcie, wejdźcie na ich stronę. Te chłopaki dużo robią. Powiem wam, że jeden SSR-owiec z Żywca robi 1000 razy więcej niż cały SSR w Mazowieckiej. A jeden z nich, nie pamiętam gdzie to było, chował się w krzakach, ubrał się na Rambo i czekał aż małolat jakiś przyjdzie i napadał go. Słuchajcie, SSR-owcy potrafią podejść i mandaty jakieś w ogóle, 50 zł. Jakie w ogóle kuźwa, co to się... To jest dopiero prokurator. No tak jak ja bym się przebrał teraz za antyterrorystę, wjechał do jakiegoś, słuchajcie, gangusa, i powiedział, da, w kilku znaleźli i byśmy wzięli i rozumiecie, i węgorze, znaczy i dragi, i pieniądze, i wszystko. To jest to samo. Zatem panowie z SSR-u, weźcie wy się za robotę w okręgu mazowieckim. Weźcie aparaty, jeżeli chcecie coś zrobić dobrego. A nie tylko ubierajcie się w mundury, noktowizory i co dalej? Żebyście chociaż jeszcze wezwali PSR czy policję, to coś by z tego było. Ale jeżeli ja słyszę, że SSR gdzieś tam w Mazowieckim, w którym szkole wystawił jeden wniosek do ukarania, to bardzo was proszę, ja lubię komedię, ale wolę z Himmelsbachem czy z Maklakiewiczem, a nie tego typu. Naprawdę, wiesz. Wracając jeszcze, muszę powiedzieć coś o tych starorzeczach. A szczególnie grochale, to są ostatnie największe. To nie tylko piaskarnia, naprawdę, czy tutaj te baseny są naprawdę fajnymi tarliskami, o które wnoszę, mam prośbę do Polskiego Związku Wędkarskiego, obejmijcie te baseny opieką, ale już od marca, bo już będą się ryby grupowały przed basenami, obejmijcie tą piaskarnię. Obejmijcie grochale, obejmijcie te wszystkie rzeczy. Chcecie, spotkajcie się, ja wam powiem. Ja wam powiem, gdzie ja się z wami przepłynę. Pokażę wam, co, jak, gdzie. Ja jestem nad wodą prawie 50 lat. Jeszcze raz powiem, dwoje dzieci skonstruowałem nad wodą. Prawie moje małżeństwo rozbiło się przez to, że jestem praktycznie cały czas nad wodą. Kocham to. I nie tylko łowię ryby, ale obserwuję. Obserwuję przyrodę, obserwuję ludzi. Rozmawiam z dobrymi wędkarzami, z półśmieciami, z kurwami wędkarzami, z kusolami. Jedynie z kim nie rozmawiam, to nie chcę rozmawiać z celebrytkami, bo no po prostu
uwłaczają mojej godności. Wiatr zaczął wiać, więc może będą przez tery. Zaczyna troszkę kropić, ale dobra. Może szybciej będą. Słuchajcie, prawie ponad 8 tysięcy obejrzało film, tak? W ciągu doby. Mieli 8 tysięcy osób nie widziało pewnej sprawy na tym filmie, a ja ją widziałem. Dlaczego ja ją widziałem? Przecież ja nastawiłem aparat i potem tylko coś zaobserwowałem. Zobaczcie, kurczę, jak wam to tego? Oczywiście ja tego nie powiem, co widziałem na tym filmie. Coś... Jest 6 profesorów i patrzą na zdjęcie rentgenowskie i mówią operacja, 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 którzy widzieli dziesiątki tysięcy zdjęć. I dziesiątki tysięcy kości wniknięciu do ciała, do kości. A jeden człowiek mówi, nie, to nie jest tak. To ten nowotwór się cofa. To w mojej rodzinie było, mojej córki. I on miał rację. Bo on inaczej widział te odcienie czarno-białe. Tak samo jak ja na tym filmie zauważyłem jedną rzecz, gdzie ponad 8 tysięcy osób nie widziało tej rzeczy. Nie powiem wam i tyle. Możecie sobie, nie wiem co. Nigdy wam nie powiem, tak jak nie powiem wam, kto wprowadził szarpanie w Warszawie i wiele innych rzeczy. Zresztą informacje mam niektóre tak potężne, że głowa boli, ale nikt nigdy się ode mnie tego nie dowie, bo jest coś takiego jak słowo. Dobrze, teraz mamy dzień. No i rzeczywiście, jak okiem sięgnął, na piaskarni nikogo nie widzę. Zresztą bardzo często widać, jak kaczki blisko są brzegu, czy inne ptaki, to znaczy, że w tym obrębie 20 metrów nikogo nie ma. A tym bardziej kormorany, one są jeszcze bardziej płochliwe, chociaż nie są tak płochliwe, jak były kiedyś. Jeżeli nie będziecie, panowie z PSR-u, bo tak naprawdę to jest apel do was, bo policja nam nie pomoże tutaj. Policja zbyt dobrze od lat 80. znam. Kiedy się przyczepili, że na gaśnicy nie mam, słuchajcie, rocznika. No, bardzo dobrze, ale to trzeba było być wtedy tutaj, w nocy. Tak, czy teraz być? Nie, policja to na parę razy przepływa. Ale do PSR-owców, panowie, musicie walić z grubej rury po prostu kary. I w kołach, zamiast teraz rozmawiać, czy tam w całym PZW na twardej, o wymianie zarządu, to porozmawiajcie o tym, żeby iść do panów w Sejmie, poprosić pana Sachajko, pana Brauna, pana Majkę, bo to są prawi ludzie, żeby pomogli wam w tym, żeby zmienić ustawę, że kłusownictwo, że z kłusownikiem należy postępować jak z bandziorem, bo kłusownik to jest bandzior. I ta prewencja, która jest obecna, naprawdę niewiele nam zmieni. Bo nawet... No dużo by o tym mówić. Dużo by o tym mówić. Proceder cały czas trwał, trwa i będzie trwał. I niewiele się to zmieni. Dopóki taki kłusownik po prostu nie przewróci się, no przypadkowo i no i zejdzie, tak, wpadnie do wody niechcąco po prostu, no nie dostanie 6 z kul i 3 w głowę, inaczej się to nie zmieni. Jeżeli są tak małe kary, to trzeba w inny sposób podchodzić do tego. Ale znowu z drugiej strony taki człowiek, który chciałby to zrobić, jak brudny Harry, Clint Eastwood, cenię, ale w starych filmach obecnych, nawet jako reżyser, jest słaby. Średni, dobra. Bo tam z tą bokserką bardzo, bardzo dobry film. A ten tak z 18 roku, co tam z tymi Chińczykami, tego, słaby. No ale można obejrzeć. Jak brudny Harry. Wyjmuje tam. I sprawa jest załatwiona. Można. Można. Uciekał. Można strzelać do kłusownika uciekającego. Myślę, słuchajcie, że moje rady są i spostrzeżenia takie, no zasadne, no w zasadzie kończyłbym chyba dzisiaj, bo
Ale halo, panie Piotrze. Kolega, no proszę bardzo. Posłuchiwałem, co akurat Piotr mówił. Niechcący, na temat. Niechcący, no bo musiał posłuchiwać. Gumowy ucho posłuchiwał. Musiał posłuchowywać. Słuchałem zdanie Piotra na temat nauki, wprowadzania zasad nauki na terenie Warszawy. Powiem szczerze, zgadzam się i przyznaję Piotrowi 100% racji na temat ochrony basenów, jak i ochrony rafy. Ryba, o, przepraszam ci przerwę. Ja zapomniałem w dzisiejszym filmie powiedzieć o rafie. Ta rafa, która ciągnie się od pomnika Sapera aż do Czajki, to jest też naturalne tarlisko i siedlisko i zimowisko. Pamiętajcie też o tym. To jest kolejna rzecz, ale dobra, to zrobimy może, ja zrobię dla tej rafy cały ten. Przepraszam, zapomniałem powiedzieć. Przepraszam. Dobra. Potrafmy przyjść i popatrzeć nad wodę, nie tylko z wędką. Piotr od paru lat przychodzi i potrafi doceniać przyrodę. Potrafmy też popatrzeć. Prawie 50, przepraszam. Od 50 po 47, dobra. Potrafmy przyjść nad wodę, popatrzeć nie tylko z wędką. Zróbmy coś dla tej wody. Nie cały czas tylko ją eksploatujmy, ale także ją wspierajmy. I gorąca prośba. Niech każdy z was na pewno ma swoje zdanie na temat wprowadzania zasady nauki. Mogę cię zostawić? Ochrony. I pogadasz trochę? Czy chcesz ze mną? Dobra, no nie. Ale duży człowiek, słuchajcie, dwa razy cięższy ode mnie, a taki, nie chcielibyście się dostać na jego dół, nie chcielibyście, no nie, o tym nie powiemy, o tym nie, my jesteśmy grzeczni, prawda? Grzeczni, bardzo grzeczni, no bardzo, bardzo grzeczni. Tak więc, na pewno, każdy z was ma swoje zdanie nad wprowadzeniem zasady nauki na terenie Warszawy. Pomóżmy Piotrowi, wypowiedzmy się w tym temacie. I każdy z nas w komentarzach nad wodą i każdy z nas powie, co o tym sądzi. Może wpadniemy wspólnie na jakieś fajne pomysły, które zostaną przyszłościowo zrealizowane. Ty proponujesz, żebyśmy się w większym gronie zebrali na przykład. A czemu nie? Dlaczego my potrafimy dzisiaj być nad wodą i cieszyć się tą przyrodą? Dlaczego nie możemy spotkać się w większym gronie? Możemy. Ale... Ale czy to jest propozycja do naszych? Do widzów. Do każdego uczciwych, z nas. Uczciwych. Do uczciwych wędkarzy, do uczciwych ludzi. Przyjdźcie nad wodę, spotkajmy się we wspólnym gronie. Niech każdy z nas potrafi także spotkać się w realiu. Nie tylko za komputerem, za monitorem. Spotkajmy się nad wodą, porozmawiajmy, ocejmy i przede wszystkim wspierajmy Piotra w jego działalności. Ale to co, to w lutym jakieś spotkanie już myślisz? Coś takiego? Oczywiście. Raz w miesiącu, raz na kwartał, czy jak? Przede wszystkim musimy się spotykać cyklicznie. To jest najważniejsze. Liczę, że każde spotkanie będzie powodowało to, że nasza grupa przyjaciół przyrody, przyjaciół wędkarstwa będzie wzrastała do pewnej grupy, która będzie wspierała, która będzie potrafiła nawet raz w miesiącu spotkać się, porozmawiać i wziąć ten woreczek i posprzątać to, co jest śmiecisko koło niego. Zróbmy to. Każdy niech przyniesie jeden woreczek, już będzie 1 m2. No ja jestem za. Posprzątany. Ale ja w ogóle nie przedstawiłem człowieka. Czarek, bez nazwisk, jest największym... Słuchaj, w ogóle jak się... No, chodził sobie po moich terenach, bo tutaj niedaleko mieszka. No i tak zagadaliśmy, gdzie idziesz, Piotrek? No tam mówię, idę sobie no pogadać głupoty. Znaczy w cudzysłowie głupoty. No to idzie z tobą, bo ja lubię cię pod tego. Dobra, no. No i tak se tak stoi tutaj tego kiełbaska, tego. No i muszę przedstawić Czarka. Czarek ma największą, wiatr wieje, będę głośno mówił, największą kolekcję w Polsce sprzętu wędkarskiego, przedwojennego, powojennego. Na którym roku kończysz w ogóle? Może nie największą, ale jedną z największych. Myślę, że nie największą. Są wariaci. Znaczy są, tak? Są, znaczy pozytywni wariaci. Zakręceni. Są więksi od ciebie, w sensie. Są. O kurczę, nie wyobrażacie sobie. Weź, znaczy bajcie to wystawiasz? Znaczy te swoje, gdzie masz jakąś stronę, tak? Zapraszam na stronę starekołowrotki.pl, gdzie mamy forum poświęcone właśnie staremu sprzętowi wędkarskiemu, przede wszystkim starym kołowrotkom, gdzie jest zebrany zbiór, jest zrobiony katalog, opis starych kołowrotków. Nie zapominajcie, a jeżeli nawet macie coś takiego w domu, nie wyrzucajcie. Jeżeli mogę prosić, wyślijcie, skontaktujcie się za pośrednictwem Piotra. Czarek dwa razy w tygodniu jest u mnie w sklepie, także jakbyście coś chcieli dowiedzieć się, czy tam odsprzedać, kupić czy coś, kupić raczej nie, kupić to chociażby, bywa, nie. Różnie bywa. Piotr
dba o przyrodę, ja dbam o historię. Wspólnie jesteśmy pozytywnie zakręcani i to jest najważniejsze. Ciarek ma katalogi sprzed wojny. Ile było na Złotej? Ty mi kiedyś pokazałeś 3 sklepy, dobrze pamiętam? 5 sklepów było na samej Złotej przed wojną. Żydzi sami, czy jeden Polak? Nie. Jedna największa firma żydowska, bracia Schemberg. Były polskie firmy, firma Spinning, bracia Małkowscy między innymi. I przede wszystkim w trakcie wojny zaczęła się tworzyć, już chyba dużo osób pamięta, firmy są Warszawa, legendy wędkarstwa w Warszawie, Bronisława Radwańskiego. A może byśmy zrobili, ty masz tą kolekcję w tym miejscu, gdzie masz, to może tam byśmy podjechali i po prostu byśmy zrobili, jak? Zapraszamy z kamerą, do zobaczenia. Dobra, mili, powstał fajny pomysł, żebyśmy się spotykali nad wodą. Tylko jak zweryfikujemy, czy nam nie przyjdzie jakiś kret? Nie, poważnie mówię, bo może przyjść jakiś krecik. Powiem tak, zapraszamy nawet kretów. O nie! Zapraszamy kretów. A celebrytki? Celebrytki też. O Jezu, i to właśnie. Czas pokaże, kto jest najwytrwalszy w działaniu. Dobra, mili, no to co? No to chcesz coś jeszcze tam brąknąć? Cześć i czołem. Pytałem, skąd się wziąłem. Wesoły Romek ma na przedmieściu domek, a w domku światło gaz. Zapraszamy jeszcze raz. Do widzenia. Cześć. Cześć.